Jesień 2014 roku to termin, jaki przewidywany jest na rozpoczęcie funkcjonowania turbin wiatrowych zlokalizowanych na obszarze gmin Bożencin i Brzesko. Przedsięwzięcie ma na celu budowę i eksploatację farmy wiatrowej składającej się od 11 do 13 turbin, w zależności od zastosowanego wariantu. W tej chwili jesteśmy w fazie rozwoju projektu. Jest to na etapie wydania decyzji środowiskowej. Złożyliśmy wniosek o wydanie warunków środowiskowych. Mamy przeprowadzone badania środowiskowe, w tym ornitologia, chiropterologia po 18 miesięcy, czyli generalnie robiąc stosunkowo więcej niż Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wymaga. Mamy już dokładny macrositing, czyli rozmieszczenie turbin, pomiary wiatru, jak i warunki przyłączeniowe do sieci elektroenergetycznej. W Polsce jeszcze nie ma tak dużych turbin, mówimy tutaj o turbinach 4,5 MW. To są zdecydowanie nowe turbiny, pilotażowe de facto w Polsce, które będą umieszczone na rotorze przynajmniej 120 metrów. Farma wiatrowa pozwoli na zaspokojenie potrzeb na energię elektryczną co najmniej 28 tysiącom gospodarstw. W tej chwili rolę inwestora pełni nasza spółka, to jest Vendor System Group, natomiast po uzyskaniu decyzji środowiskowej przekażemy inwestorowi kapitałowemu, najprawdopodobniej będzie to fundusz austriacko-niemiecki, które przejmie rolę inwestora kapitałowego i dokończy, sfinalizuje inwestycje. Ten prąd będzie oddawany bezpośrednio do sieci elektroenergetycznej, do operatora i on będzie dysponentem tej mocy. Natomiast jeżeli mam odpowiedzieć na pytanie kiedy, no to faktycznie rzecz biorąc inwestycja myślę, że będzie przygotowana w pierwszej części w okolicach października, natomiast tutaj musimy brać jeszcze pod uwagę kwestie dostawy urządzeń. Na takie urządzenia czeka się przynajmniej 6 do 8 miesięcy. Z chwilą postawienia samej turbiny istnieje jeszcze potrzeba przyłączenia jej do sieci elektroenergetycznej. Tutaj będziemy czekali przynajmniej na postawienie połowy farmy, czyli może to zająć faktycznie około 2 miesięcy od momentu wejścia na pole i będzie zależało od warunków pogodowych. Natomiast, no, tak jak powiedziałem, myślę, że maksymalnie do jesieni następnego roku przynajmniej pierwsza część będzie funkcjonowała i dawała energię do sieci elektroenergetycznej. Koszt jednej turbiny waha się w granicy od 3,5 do nawet 5 milionów euro. Łączna suma inwestycji w zależności od wybranego wariantu może wynieść do 50 milionów euro. Paulina Pabian, Tarnowska TV.